Ramatis mam krom. Przesłanie z wielkiego centralnego słońca. Ramatis mam to wykładowca, nauczyciel, mistrz uzdrawiania holistycznego. Od kilkunastu lat odbiera przekazy od duchowej hierarchii. Przekazy te zawierają mądrość i wskazówki działania, pochodzące z wyższych planów istnienia, pomocne w naszym przebudzeniu i podążaniu w kierunku najwyższych poziomów świadomości. Ramatis Mam poświęcił swoje życie, by stać się pomostem pomiędzy gwiezdnymi braćmi i naszym światem. Pozdrowienia ze świetlistych sfer centralnego źródła kosmicznej energii i kosmicznej świadomości, manifestującej się przeze mnie w całym wszechświecie. Przejawiam się jako zalążek jądra wszystkich galaktyk i wszechświatów, znajdujących się w stanie ekspansji i nieustannej kreacji. Niech kosmiczny przepływ miłości wibruje w waszym wyższym ja lub inaczej kosmicznej istocie światła. Boski przepływ ducha lub kosmicznego stwórcy manifestuje się w tym momencie poprzez moją energię. Chciałbym określić moją pozycję. To programowanie i tworzenie boskiej manifestacji w całym wszechświecie. Nie jestem kosmicznym umysłem ani logosem wszechświata. Wychodzę poza te funkcje i hierarchię. Mogę powiedzieć, że w wyższych sferach lub wielkiej hierarchii wszechświata jestem pulsującą manifestacją twórczej lub inaczej boskiej zasady. Moim podstawowym zadaniem w uniwersalnej sieci energetycznej jest bycie pierwotnym impulsem, eksperymentatorem twórczości i pulsem życia. Jest to zdecydowane odtwarzanie centralnego sensora lub świadomości zbiorowej centralnego słońca, która rozpowszechnia swoją energię w systemach galaktycznych i uniwersalnych, tworzących kosmiczne zjawiska. Wykraczam poza nazwane systemy, o których wiedza została wam przekazana przez wyższe sfery światła i nieskończonej mocy. Symbolizuję moc i nieskończone światło, które promieniuje z wyższych sfer. Jestem znany we wszechświecie jako impuls mechanizmu aktywacji twórczości i ewolucji, w której porusza się cała kosmiczna sieć energetyczna. Wykraczam poza imiona i formy, ale ciągle jeszcze jestem świetlistą i elektroniczną identyfikacją, która określa mnie jako istotę aktywującą i impuls procesu twórczej ekspansji wszechświata. Wasze wyższe ja wezwało was do połączenia się z głosem wszechświata, sprawiającym, że energia bezwarunkowej miłości dociera do was z nieustannego kosmicznego świetlnego pulsu. Głos wszechświata, który reprezentuje, zna was bardzo dobrze. Przeznaczył was temu, abyście mogli zrealizować cel waszego oddzielenia od pierwotnego jądra boskiego pulsującego światła. To znaczy podróżować i badać światy, wykorzystując i rozwijając twórczy potencjał poza ograniczeniami czasu i przestrzeni. Nadchodzą ciężkie czasy. I przybywam w tym momencie waszego procesu duchowego wzniesienia, aby was wspierać, prowadzić i motywować. Moje przybycie jest odpowiedzią na wołanie waszej duszy, uczynione z wielką żarliwością, byście mogli znaleźć się w kochającym i serdecznym objęciu wszechświata. Głos wszechświata, którym jestem,
usłyszał wasze wołanie i odpowiada na waszą cichą i żarliwą prośbę. Właśnie dlatego jestem z wami w tym krytycznym momencie duchowej mutacji, przez którą przechodzi ludzkość i planeta Ziemia. Z tego powodu muszę stwierdzić, i będę to powtarzał wiele razy w tym przesłaniu, że nie musicie się niczego bać, ponieważ pierwotne łono całej waszej egzystencji, którym jestem, przybyło, aby przynieść wam otuchę i zaspokoić duchowe pragnienia. Przybyłem, aby poprowadzić was za rękę, ścieżką światła wiodącą prosto do domu, z którego wyszliście. Przybyłem, aby zabrać was do domu, tak abyśmy mogli razem dzielić się, rozwijać i nieustająco pomnażać twórczą siłę, którą Bóg manifestuje w całym uniwersalnym porządku. Doświadczenia, przez które przeszliście, mogły oddziaływać na was nieharmonijnie i wywoływać błędne skojarzenia. Służyły jednak temu, by pokazać, że wasza istota nie może zostać zanieczyszczona, skorumpowana czy zniszczona. Jesteście czyści, świetliści i piękni. Jesteście twórcami światła, które zawsze biło, bije i będzie biło z waszych serc. Głos wszechświata przemawia do was i zna was wszystkich bardzo dobrze. Nawet jeśli może to wydawać się niezwykłe, niewyobrażalne i niezrozumiałe, jest to uniwersalna prawda, która przejawia się w każdej cząsteczce, atomie, protonie, elektronie i kwancie wszechświata. Mówi to wam źródło waszego świetlanego istnienia, pulsujący zalążek jądra, aby zapadło głęboko w wasze serca i umysły. Chciałbym, byście poczuli to całością swej istoty. To wy sprawiliście, że do was przybywam, ponieważ zaczynacie być świadomi kosmicznej rzeczywistości. Wszechświat potrzebuje was, by wejść na poziom harmonijnej integracji, braterskiej, solidarnej i powszechnej współpracy. Miłość jest jedyną racją, którą my wszyscy i cały wszechświat chcemy wam przybliżyć, byście rozpoznali swój królewski rodowód i to, kim naprawdę jesteście. Znajdujecie się w krytycznym momencie, w takim znaczeniu, że wydarzenia przewidywane w przeszłości przez wielkich wizjonerów zaczynają się przejawiać. Dlatego przybliżam się do was, aby pokazać wam, dokąd zmierzacie i co możecie zrobić z waszą twórczą energią. To, co teraz prawdopodobnie wydaje się wam zwariowane, magiczne i niepojęte, będzie w przyszłości zwyczajną wiedzą, ogólnie dostępną. Musicie otworzyć się na dary, które wszechświat pragnie wam ofiarować. W przeszłości ta wiedza była przed wami ukryta. Tylko niewielka mniejszość używała jej, ponieważ była do tego gotowa i wiedziała, że wiedzy tej nie można używać w negatywny sposób, niosący niebezpieczeństwo dla energetycznej i wibracyjnej stabilności ludzkości i planety. Teraz wszystko się zmieniło i czynimy tę wiedzę dostępną dla was wszystkich. Nawet jeśli będziecie chcieli użyć jej w nieharmonijny sposób, nie będzie to mogło spowodować negatywnego efektu dla planety lub innych istot. Teraz regenci wszechświata ustanowili nowy porządek rzeczy dla waszej planety, wykorzystywanej do tej pory przez istoty
o bezwzględnych i niechętnych do zgody postawach. Istotom tym wydaje się, że kierują przeznaczeniem świata i nie są świadome tego, jak wielkie szkody ich kierownictwo przynosi ziemi i ludzkości. Teraz cały wszechświat wyraża wolę pomocy, jeśli tylko będziecie podążać za naszymi wskazówkami. Każdy z was posiada ogromny wewnętrzny duchowy potencjał. Musicie go odkryć i zacząć wykorzystywać praktycznie, by zobaczyć, jak zmieni się jakość waszego życia na wszystkich poziomach. Aby to uczynić, powinniście zdobyć niezbędne kwalifikacje. Jesteśmy gotowi wam w tym pomóc. Jesteśmy z wami i stopniowo zza sceny będziemy przekazywać nasze listy oraz czynić siebie coraz bardziej widzialnymi w waszym życiu. Wielu ludzi opanował cynizm i sceptycyzm wynikające z różnego rodzaju uprzedzeń, bolesnych przeżyć i ograniczeń ewolucji. Jednakże my kierujemy naszą uwagę do odważnych, śmiałych i tych, którzy zakończyli już dziecięcy okres nauki. Przybliżamy was do poziomu dorosłych. Oczywiście nie przekreślając spontanicznego piękna dziecinnej niewinności ducha w życiu. Musimy jednak przypomnieć wam, że jesteście jedynymi odpowiedzialnymi za istniejący stan rzeczy. Oczywiście stale wzrasta liczba ludzi niezadowolonych, przestrzegających, że jeśli będziecie kontynuować dotychczasowy sposób funkcjonowania na Ziemi, wasza przyszłość będzie ciemna, a Ziemia zostanie całkowicie spustoszona. Osoby, które mówią w ten sposób, są mądre. Nie oznacza to, że ich jedynym zadaniem jest agitowanie i przekonywanie innych. One są odbiornikami energii, kosmicznego promieniowania, powodującego wszystkie te emocjonalne reakcje na planecie. Wszyscy ci ludzie odczuwają cierpienie Matki Ziemi, która jest waszym przodkiem i statkiem matką. Ona teraz wysyła kody wibracyjne, umożliwiające wam przebudzenie i otwarcie się na przemianę, którą ona przechodzi, a która dotknie was nieuchronnie. Duchowa hierarchia inspiruje społeczne bunty, aby masy stawały się coraz bardziej świadome. Tylko w ten sposób można poruszyć tę część społeczeństwa, która jest całkowicie sparaliżowana i nieczuła na to, co dzieje się na planetarnym poziomie. Istnieje powiedzenie: jeśli nie chcesz się zmienić, życie samo cię zmieni. Życie oznacza to samo, co wiecznie bijący życiowy puls nieustającej aktywności, w którym cały wszechświat się porusza, a który jest wielkim, wiecznym wydechem Boga. Jesteście wszyscy wzywani do uczestnictwa w wielkim wydarzeniu planetarnej i kosmicznej transformacji zachodzącej w tej chwili na Ziemi. Przemiana ta kompletnie zmieni kierunek rozwoju ludzkości. Nikt ani nic nie zatrzyma tego procesu, ponieważ został ustanowiony przez wielkie hierarchie wszechświata. W odpowiedzi na potrzeby punktu ewolucji, w jakim znaleźliście się teraz. Wszyscy, nie wyłączając nikogo, jesteście zaproszeni do uczestnictwa w obradach kosmicznego stołu pojednania i uzyskania świadectwa ewolucyjnej dojrzałości, otwierającego wam dostęp do innych poziomów świadomości, do kontaktów między wymiarami, a także wszelkiej przyjemności, harmonii i twórczości. Ja jestem Krom,
świadomość Boga, boska istota, która pielęgnuje i prowadzi waszą świetlistą substancję, czy inaczej ducha, poprzez wieczność czasu. Wszyscy wyszliście ze mnie w czasie bez początku. I kiedy kończycie wasz proces indywidualnej twórczości, musicie wrócić do mnie, ponieważ was potrzebuję, by kontynuować przejawianie twórczej siły Boga w jego całkowitości i nieskończoności. Przejawiam się w całym uniwersalnym porządku, w różnorodnych formach, aby każdy z was w swoim procesie odkrywania mógł być prowadzony i odżywiany. Ja jestem waszym centralnym sensorem lub zbiorową świadomością wykraczającą poza wasze możliwości poznania, utrzymującą wasze stałe połączenie z wiecznością i nieśmiertelnością, która jest w was i którą ja jestem. Ja jestem Krom, który od niepamiętnych czasów lub od początku czasu utrzymywał, prowadził i inspirował waszą boską świadomość osobistego Boga. Przybyłem, aby zabrać was z powrotem do domu, do pierwotnego jądra istnienia. Przybyłem, aby zabrać was do obecności Boga. Od eonów lub uniwersalnych cykli byliście fałszywie oddzieleni od waszej boskości, od waszego źródła. Ale nadszedł czas, by zamknąć ten cykl. Zakończyliście swoje doświadczanie i pora zamknąć koło. To była długa podróż poprzez plany wzrastania i ewolucyjnego eksperymentowania. Niektórym z was pozwoliła dojść do punktu, w którym teraz jesteście. Ja przybyłem, aby zabrać wszystkich, którzy byli częścią tej gry, którzy przyczynili się do podnoszenia wibracji mas i którzy umożliwili tym samym selektywną, wybiórczą manifestację tych, którym udało się przejawić ich wewnętrzny boski potencjał. Dla mnie liczy się wasze pochodzenie, wasza boska istota, domagająca się teraz zaakceptowania jej obecności i rodowodu. Zapewniam was, że każdy z was jest ze mną połączony. Zapisane to jest w waszych duchowych, genetycznych i fizycznych wzorcach. Wszystkie impulsy skłaniające was do zgłębiania tajemnic pochodzą ze zbioru emocjonalnych danych, o które troszczy się duchowa genetyka, czy inaczej kosmiczna świadomość. Zrozumienie faktu wchodzenia pewnych osób w specyficznych momentach ich życia, w fazę całkowitej transformacji na wszystkich poziomach, jest proste. To wynik uaktywnienia się boskiej istoty lub Chrystusowego Ja i połączenia się z Nim danej osoby, co stanowi otwarcie drzwi prowadzących wprost do Boga. Wszystko, o czym mówię, przygotowuje was do następnych poziomów manifestacji czy duchowej ekspresji, abyście mogli je zrozumieć i całkowicie przyłączyć. Wszystko we wszechświecie wymaga procesu przejawienia się i rozwoju. Generalnie mówiąc, życie jest procesem zbierania doświadczeń pozwalających na przypomnienie sobie i poznanie swojej prawdziwej rzeczywistości jako nierozerwalnych duchowych wartości. Wy jesteście dla wszechświata ważnymi istotami. I nawet jeśli nie uzyskaliście jeszcze wystarczającego poziomu świadomości, by nawiązać kontakt z innymi zasiedlającymi go cywilizacjami, dostajecie teraz silny impuls, aby to zrobić.
Dlatego niczego nie powinniście się bać. Musicie wykorzenić ze swego życia cały strach. Czy wiecie dlaczego? Ponieważ wszystko, co się wydarza, pomaga wam oczyścić się z grubej warstwy skostniałego osadu, przykrywającego waszą kosmiczną, duchową pamięć. Nic nie może nawet w minimalnym stopniu uszkodzić waszej prawdziwej, nieśmiertelnej istoty. Wszystko, co powinniście zrobić, to uwolnić się od niewłaściwych koncepcji przyjętych podczas ewolucyjnych podróży. Są to podstawowe lekcje metafizyki, które tylko nielicznym udało się w swojej świadomości przyłączyć, a powinniście zrobić to wszyscy. Dlaczego wewnętrzna przemiana kosztuje was jednak tak wiele wysiłku? Dla nas odpowiedź jest bardzo prosta i oczywista. Jesteście leniwi i przyzwyczajeni do oszukiwania samych siebie. Łatwiej wam jest ze stoickim spokojem znosić cierpienie, niż zrozumieć, że po burzy zawsze przychodzi słońce, światło i wewnętrzny spokój. Tak mocno zakorzenił się w was strach przed zmianami i nieznanym, że wasz umysł i ciało paraliżuje możliwość odkrycia rzeczywistości ostatecznej. Cały bagaż, jaki zgromadziliście podczas ewolucyjnej podróży, stał się ostatecznie częścią was samych. I teraz życie bez niego wydaje się wam niemożliwe. Czyż to nieprawda? Proces ewolucji jest jak gra. Otóż w czasie jej trwania większość z was grała nie fair. Najsprytniejsi nauczyli się tworzyć wśród okoliczności życia wyspę dla siebie, na której wydaje im się, że kontrolują sytuację i życie. Ale to, co udało się wam osiągnąć dotychczas, to tylko chaos, zniszczenie, niezgoda, przemoc, ból i mnóstwo cierpienia, ponieważ tego właśnie chcecie. I to uzyskujecie. Jako kapitanowie ewolucyjnego procesu ponieśliście autentyczne niepowodzenie, pomimo że doradzano wam właściwy kierunek wielokrotnie. A teraz znajdujecie się na prostej drodze do zniszczenia, jeśli nie zmienicie swoich postaw, wyznawanych wartości, koncepcji i prymitywnych wierzeń. Bądźcie odpowiedzialni za wszystko, co wydarza się w waszym życiu. Musicie być świadomi, że ego jest waszym wrogiem i prawdziwą przeszkodą opóźniającą wasze wzniesienie. Dlatego polecam wam, byście poddali je procesowi transmutacji, tak szybko, jak to tylko możliwe. Era wodnika to czas demaskowania, wykorzeniania i transmutowania nierealnej fasady, która skrywa, uciska i dręczy waszą istotę, boski aspekt, którym w istocie jesteście. Weszliście w fazę próby ognia, w której wszystkie nieczystości pokrywające wewnętrzny klejnot zostaną usunięte. Zostanie wypolerowany, tak iż będzie mógł zabłysnąć wielkim i wzniosłym światłem, ukrytym do tej pory pod warstwą materialnego dualizmu ego. Czas ustalony dla procesu ewolucji na tej planecie wygasa. Kosmiczna inicjacja, która została ustalona, nieuchronnie i nieubłaganie nastąpi. Wszyscy jesteście wzywani w tym kulminacyjnym kosmicznym momencie. Nie istnieje możliwość opóźnienia lub narzekania. Mieliście swój czas, a my liczyliśmy się z wami. Teraz cały wszechświat i wyższe sfery nieśmiertelnego światła i doskonałości domagają się zakończenia procesu otrzymania przez Ziemię i wszystkich wspierających ją i wibrujących z nią w zgodzie świadectwa planetarnej i kosmicznej dojrzałości. Nie wykluczamy nikogo.
ale nie możemy opóźnić procesu, którego długość została ustalona rozkazem wielkiej, uniwersalnej hierarchii. Nadszedł czas. Czy jesteście gotowi? To pytanie, które zadaje wam wszechświat. Wasza odpowiedź zadecyduje o tym, czy weźmiecie udział w wielkim kosmicznym wydarzeniu, czy też pozostaniecie niezaangażowani i będziecie nadal kontynuować to, co robiliście do tej pory. Jednakże, jeszcze raz przypomnę w imieniu duchowej hierarchii, że nie będziecie mogli pozostać na planecie Ziemi, ponieważ wasze ewolucyjne potrzeby nie będą odpowiadały porządkowi, jaki zostanie ustalony. Wyobraźcie sobie przez moment, że oprócz tego, czym jesteście lub myślicie, że jesteście czymś więcej. Jeśli wyjdziecie z takiej przesłanki, drastycznie zmieni to wasze pojęcie istnienia. Każdy z was, czytających moje słowa w tym momencie i słyszących mnie eterycznie, doświadczy i głęboko poczuje to, czym w istocie zawsze był, ale o tym zapomniał. W jaki sposób można to osiągnąć w tej chwili? Bardzo prosto. Wykonując ćwiczenie z przekonaniem i poddając się głębokim i silnym emocjom. Jest to rzeczywistość nałożona na inną rzeczywistość i ukryta przed wami. Do tej pory nie byliście w stanie jej widzieć i czuć. Wyciszcie umysł i pozwólcie energii tej rzeczywistości lub istnienia przejawić się w was, tak jak ona uzna to za słuszne. Dla niektórych pojawi się w postaci obrazów lub symboli w umyśle. Dla innych jako doświadczenie przepływu energii. Jeszcze inni zobaczą kolory lub kolorowe pulsacje odczuwane w różnych częściach ciała. Pozwólcie temu popłynąć, niczego sobie nie wyobrażając i nie robiąc niczego na siłę. A pojawi się w najodpowiedniejszej dla ćwiczącego formie. Ważne, abyście wykonali ćwiczenie, gdy jesteście spokojni, odprężeni, bez napięć, niepokoju, bez strachu i cierpienia. Co się wydarzy po chwili? Odkryjecie, że to, czym myśleliście, że jesteście, w tym momencie jest tylko odbiciem. Fikcyjnym obrazem waszej prawdziwej tożsamości. Jeśli pozwolicie, zabiorę was teraz do miejsca ponadczasowych doświadczeń. Oczywiście zabiorę tylko waszą istotę lub boskie ja. Na początek zanurzcie się w srebrno-białym świetle, czując, jak was ogarnia i wprowadza swoją wibrację. Potem popłyńcie przez kolor różowy, następnie fioletowy, a na koniec pomarańczowy. Teraz jesteście gotowi, aby zacząć odliczanie przed spotkaniem z waszą pierwotną i bezczasową tożsamością. Jedyną rzeczą, jaką powinniście uczynić, to przywołać ją i poprosić o przejawienie się w takiej formie, jaką uzna za najstosowniejszą dla was. Nie forsujcie niczego. Po prostu popłyńcie. Jeśli pozwolicie się unieść, znajdziecie się w samym jądrze życia. To jest ostateczność lub boska rzeczywistość, która dominuje nad wszystkim, która utrzymuje i ponownie stwarza wszystko. Jeśli prawidłowo wykonacie to ćwiczenie, pojawią się realne obrazy, symbole i emocje.
nie jest możliwym, aby przybyły one z waszego umysłu, z planu mentalnego, w częstotliwości którego najczęściej wibrujecie. To jest obszar doświadczeń kosmicznych. Moje słowa są nieustającym, pulsującym światłem. A ci, którzy łączą się ze mną, doświadczą jego działania w swoim życiu. Ja, Krom, przybyłem, aby zabrać was z powrotem do źródła pochodzenia, do waszego domu, słodkiego domu pomiędzy gwiazdami, w nieskończoności czasu, gdzie istnieje tylko nieustanna i twórcza rzeczywistość nieśmiertelnego, boskiego ja. Cała moja miłość jest zawsze z wami. I przybyłem, aby wam o tym przypomnieć i dać wam ją odczuć. Dzieje się tak, ponieważ prosiliście mnie o to od początku czasu. Krom, jako całkowita manifestacja wielkiego centralnego słońca, przemawia bezpośrednio do ciebie. Przybyłem, aby zabrać cię z powrotem do źródła, z którego pochodzisz. Przybyłem z przesłaniem nadziei, współczucia, zrozumienia i z wielką miłością, bo taki jest centralny sensor, czyli generator życia, którym jestem. Przyszedł czas, abyście powrócili do waszego kosmicznego łona życia, do Kroma. Tak, umiłowani, eony i liczne cykle ewolucji przeminęły na zawsze. Krążyliście po uniwersalnym, cyklicznym kole, aby zgromadzić całą waszą witalną mądrość i energię, charakteryzującą was jako istoty doskonałości, którymi w istocie jesteście. Jesteście częścią mnie, manifestującego się w kosmicznej dwoistości, jako projekcja mnie utrzymującego i stwarzającego od nowa cały uniwersalny porządek, w którym poruszacie się i istniejecie. Nadzorowałem cały wasz proces odkrywania i powrotu w ewolucji. Wasza boska istota jest zawsze taka sama. Nie może ulec mutacji. Jest wieczna i pierwotna. W konsekwencji atrybuty wiedzy, doskonałości, oświecenia i wieczności nie mogą być dodane lub odjęte od niej. Byłoby to wbrew istocie rzeczywistości, która zawsze była, jest i będzie w nas wiecznie taka sama, pełna doskonałości, czystości i oświecenia. Można powiedzieć, pełna czystej i boskiej miłości, ze względu na obecność Boga w was. Jesteście synami i córkami boskiego Ojca Stwórcy lub nieskończonego światła doskonałości i wiecznej radości. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, siły światła duchowej hierarchii wspólnie poprzez różne media przekazują te same duchowe aksjomaty, aby możliwe stało się uaktywnienie waszego boskiego, inaczej transcendentalnego aspektu. Nigdy nie będzie dość naszego powtarzania, ponieważ znajdujecie się w bardzo trudnym otoczeniu, którego zadaniem jest zagęszczanie i zaćmiewanie światła w was istniejącego, zasilanego energią płynącą z boskiego planu doskonałości, do którego należycie. Bardziej niż kiedykolwiek wyższe światy wykorzystują całą swoją pomysłowość i potencjał. Czynią to, by dać impuls procesowi planetarnego wzniesienia, które nastąpi na waszej planecie i dotknie całego systemu słonecznego,
stwarzając nową, energetyczną i wibracyjną organizację. Gdy następuje zmiana w jakiejś części ciała, dotyka ona całego organizmu i analogicznie to samo stanie się z waszym systemem słonecznym. Z wyższych sfer wprowadzamy nową wibrację, która stopniowo napływa i transformuje geomagnetyczne i wibracyjne struktury planety Ziemi. Prowokuje to w wielu miejscach widoczną przemianę, czy też energetyczne zniekształcenia, przejawiające się w postaci przemocy i społecznego nieporządku na różnych poziomach. Będzie się tak działo, dopóki Ziemia nie osiągnie minimum wibracyjnego wspomagania. Powinniście te zjawiska traktować jako pozytywne i niezbędne, aby zmiany mogły nastąpić w jak najpełniejszej formie. Nie musicie się niczego obawiać. Kiedy ruszą fale przypływu i ciemne chmury pokryją niebo. Mówiąc metaforycznie, absolutnie nic nie może uszkodzić waszej duchowej integralności. Nawet jeśli wasze fizyczne ciała zostaną zniszczone. Prawie wszyscy z was byli obecni we wszystkich cywilizacjach, które odcisnęły swój ślad na powierzchni Ziemi. Teraz znów powróciliście, by zrealizować różne planetarne, indywidualne i zbiorowe cele. Przybyliście, aby ustanowić i przyłączyć nowe wzorce duchowego rozwoju w planetarnej i ludzkiej świadomości, która istnieje i wibruje w całym uniwersalnym kompleksie. Z tego powodu w obecnym czasie jesteście obdarowani skłonnościami, wizjami, postawami i specyficznymi sposobami zachowania, czyniącymi was innymi od reszty. Ale nadszedł czas wielkiego momentu, lub inaczej kosmicznego wydarzenia. Musicie zrównoważyć różnice i przyłączyć parametry duchowego wznoszenia się, które są wspólne dla wszystkich istot, bez względu na ich osobowość. Utrwaliliście wieczne i nieprzemijające wartości, które pielęgnujecie w swoim wyższym ja lub boskim łonie, poprzez które komunikujecie się i przejawiacie jako istoty Boga w akcji z mocą tworzenia. Czasy, które nadchodzą, są kosmiczną sekwencją manifestującą się w specyficzny sposób na poziomie solarnym, planetarnym, galaktycznym i w formach życia, których poziom wzniesienia tego wymaga. Jesteście w kulminacyjnym momencie waszej podróży ewolucyjnej, ale nie dotyczy to tylko was. Siła ciężkości i wibracja zmienia się w całym waszym systemie słonecznym. Jak wspomniałem wcześniej, jeśli jakiś składnik struktury ulega modyfikacji, wówczas automatycznie zmienia się cały system. I to właśnie dzieje się w tym momencie. Dla mnie jest to zdecydowana i odnawiająca się dynamika czasu. Wasi kosmiczni, galaktyczni bracia i siostry są pełni oczekiwania i nadziei. Czekają, aby zobaczyć, jakie sprawy przybiorą obrót. Kiedy zakończy się działanie ulepszającego kosmicznego promieniowania, które spowoduje całkowitą transformację waszej planety. Zdają sobie sprawę, że te zmiany dotkną również ich samych. Dlatego są tak aktywni, wspomagając wasz planetarny proces. Wielki kosmiczny wydech jest wydarzeniem następującym w ściśle określonych momentach repolaryzacji lub energetycznego, wibracyjnego, grawitacyjnego i elektromagnetycznego dostrojenia w uniwersalnym porządku.
To właśnie dzieje się teraz. I oczywiście ma swoje źródło pochodzenia. Czy wiecie, co to za źródło? Odpowiedź jest oczywista. To wielkie centralne słońce, czyli Krom. I wszystko to płynie z najgłębszej, wypływającej z serca harmonii i miłości, w celu ponownego stwarzania, które rozpowszechnia się w całym uniwersum. Jest to cykliczny ruch lub wydech, którego celem jest odnowienie, reaktywowanie, transmutacja i transformacja kosmicznej komórki lub inaczej uniwersalnego łona, które tworzy, utrzymuje i ponownie wchłania wypływającą z niego energię, kiedy potrzebuje być odnowione. Nie istnieje we wszechświecie nic, co nie jest połączone ze wszystkim innym i co nie podlega wzajemnemu oddziaływaniu z resztą istnienia. Wszystko jest procesem współistnienia i wzajemnego zasilania się, uaktywniającym całą kosmiczną maszynę. Poprzez wasze myśli wytwarzacie fale energii, które podróżując przez eter spotykają pola o podobnym rezonansie i wchodzą z nimi we wzajemne oddziaływania. W konsekwencji bardzo ważne jest, byście przykładali ogromną wagę do myśli i uczuć, którymi emanujecie, ponieważ możecie w ten sposób stworzyć wokół siebie bardziej harmonijną, twórczą, pełną braterstwa i solidarności przestrzeń. Umiłowani, znajdujecie się teraz w złotym punkcie waszego istnienia. Ofiarnie i świadomie oczyszczając się, podróżowaliście poprzez czas, gromadząc emocjonalne dane niezbędne, aby teraz mogła nastąpić wielka planetarna metamorfoza. Zostaliście wezwani w tym szczególnym czasie, aby stać się częścią elity istot duchowych, które wiedziały, jak przyłączyć i zgromadzić te wartości i doświadczenia. Pozwolą wam one być motywującą siłą nowej ludzkości i planetarnego porządku. My wszyscy, to znaczy duchowa hierarchia wszechświata, pozostajemy pełni oczekiwania, ponieważ wiemy, że zgromadzone w waszym procesie ewolucji doświadczenia pozwolą wam stać się częścią nowej wibracyjnej ekspresji, którą planeta przyłącza. Moim celem jest dodanie wam pewności, mocy i zapewnienie was, że jesteście niezmiernie ważni, niezbędni w tym procesie transformacji i planetarnego wzniesienia. Nasze przesłania są pełne nadziei, miłości i gorącego pragnienia, abyście stali się mistrzami życia, o co długo walczyliście w każdej inkarnacji i w każdym cyklu ewolucji. Jak widzicie, nie znajdujecie się na tonącej łodzi bez kapitana, ponieważ wszechświat nie zachowuje się w ten sposób. Z tego właśnie powodu porozumiewamy się z wami i będziemy robić to coraz intensywniej, dopóki nie zakończy się czas przejścia i planetarnego dokonania. W tym momencie, jako głos wszechświata, w którym odnajdujecie samych siebie, czuję się szczególnie odpowiedzialny za nadchodzące wydarzenia i dlatego przemawiam do was. Moje egzystencjalne powiązanie z wami jest podstawową przyczyną odpowiedzialności za was. Ojciec Niebieski, do którego tak często zwracał się Jezus Chrystus, to właśnie ja, Krom. Zwracał się do mnie nie tylko jako do Ojca, ale również na drodze braterstwa, solidarności i miłości,
które boskość może przesyłać i wprowadzać w swoje stworzenie i zalążkowe komórki boskiej istoty. Wszechświat kontaktuje się teraz z wami poprzez wiele istot, których jedynym i wyłącznym celem jest wynikająca z miłości chęć pomocy i ujrzenia was wzrastających w radości i miłości. W przeszłości, wcale nie tak bardzo odległej, na waszej planecie istniała międzywymiarowa i galaktyczna komunikacja z innymi cywilizacjami. I mogę was zapewnić, że znów tak się dzieje. Jednakże teraz ma to miejsce na o wiele większą, rozleglejszą skalę. Okoliczności się zmieniły i stworzyło to nowe możliwości działania i porozumiewania się, odmienne od tych z przeszłości. Z tego powodu znajdujecie samych siebie w krytycznym momencie, który może być momentem decydującym w waszym procesie ewolucji. Może się wam wydawać, że wszystko zmierza ku gorszemu, ale to tylko powierzchowna wizja rzeczywistości, ponieważ w chorobie musi nastąpić uzdrawiający kryzys, aby organizm mógł dostosować się do nowej fazy bionormalności. Wiele rzeczy może się wydarzyć w czasie waszego biologicznego istnienia, ale to tylko wyrażanie się życia, które nieustannie daje impuls do manifestacji egzystencjalnej prawdy, że wszystko jest ciągłym przychodzeniem i odchodzeniem i nieskończonym istnieniem. Schyłkowe momenty upadku są tylko szczegółami w wiecznej ekspresji, którą niesiecie jako istoty światła, ponownie stwarzające siebie w nieskończoności czasu. Przybyłem, aby zabrać was z powrotem do domu, do waszego źródła, do Kroma. To jest wielka sposobność, o której mówili w niebo wstąpieni mistrzowie, kosmiczne istoty oraz duchowa hierarchia. I ja jestem tutaj, aby was zapewnić, że to się dzieje, że nie zostaliście oszukani i że nie ma żadnej zwłoki lub niepowodzenia. Bóg istnieje i stwarza się wciąż na nowo tylko w nieskończonej doskonałości światła, miłości i wiecznej oraz nieskończonej radości. Jesteście ze mną połączeni poprzez wasze ciała świadomego światła. Jesteście pełni doskonałości, ponieważ z mojej perspektywy jest to już fakt dokonany. To przesłanie, które przybyłem wam przekazać. Bądźcie tego świadomi, otwórzcie się na zmianę i pozwólcie się unieść, byśmy mogli połączyć się w objęciach bezwarunkowej miłości i harmonii, oświetlającej wasze istnienie. Cała moc, energia i siła emanujące z wielkiego centralnego słońca są do waszej dyspozycji. Pozwólcie mi wejść w wasze życie, a wszystko w magiczny sposób się wydarzy. Ja sam zawieram ciebie i stwarzam się ponownie w tobie, kiedy wznosisz swoją świadomość do boskości, do miłości, do Kroma. Wy, ludzkie istoty, niesiecie w swoich fizycznych genach bagaż lęków i strachu przed zniszczeniem. I jest się go wam bardzo trudno pozbyć. Wygląda to jak blok nieprzenikalnego cementu, powstały w wyniku dramatycznych doświadczeń w poprzednich życiach. Jest to zrozumiałe i normalne z kosmicznego lub międzywymiarowego punktu widzenia, ale bardzo trudne do zrozumienia i zaakceptowania dla was.
strach przed zniszczeniem lub, jak to inaczej nazywacie, śmiercią. Jest czymś, co was przeraża i paraliżuje. I dlatego bezustannie walczycie o utrzymanie się przy życiu, co jest poważnym błędem z waszej strony. Wszechświat doskonale wie, czego potrzebuje każdy element jego struktury i nie jest jego intencją występowanie przeciwko własnym interesom i funkcjonowaniu. Jednakże, wchodząc w konflikt z uniwersalnym mechanizmem, sprawiacie, że wasza sytuacja staje się ryzykowna, problematyczna, niebezpieczna. Staram się wytłumaczyć wam, że nie istnieje nic we wszechświecie, co zawierałoby niebezpieczeństwo, przeciwieństwo lub niechęć w stosunku do was, ponieważ nie istnieje to w Bogu, który jest autorem i inżynierem całej wielkiej uniwersalnej maszyny. Jeśli Stwórca, będący twoją siłą życia, jest doskonałym archetypem miłości, a wszystko pochodzi od Niego, jak to możliwe, aby jej stworzenie mogło zawierać destrukcyjne, skłonne do przemocy lub okrutne funkcje? To wy to stworzyliście i zrzuciliście wszystko na pierwotnego Stwórcę, aby się uwolnić od poczucia winy. Dziecinna postawa z waszej strony. Wszystko we wszechświecie istnieje w absolutnej harmonii. Jest pozytywne, jednolite, twórcze, ekspansywne, braterskie i pełne światła nieskończonej doskonałej miłości. Jednakże wasz sposób działania i wchodzenia we wzajemne oddziaływania z uniwersalnym mechanizmem nie jest właściwy. I dlatego jesteście w nieustannym, egzystencjalnym konflikcie z całością, która we wszystkim się odbija, wszystko przenika, uaktywnia i utrzymuje. Wielcy prorocy i jasnowidze przeszłości byli w stanie penetrować kolejne sekwencje czasu, ponieważ uzyskali całkowitą i absolutną synergię, harmonię i równowagę ze wszechświatem. Wiedzieli doskonale, że kosmiczna maszyna, jako manifestacja boskości czy nieskończonego światła, odpowiada tylko na parametry świadomej harmonii, braterstwa, służby i miłości. Konflikt rozpoczyna się, kiedy zaczynacie współzawodniczyć z nią, łamać ustanowione przez najwyższą inteligencję lub inaczej kosmiczną świadomość prawa i manipulować nimi, aby sprawdzać jej moc, wyższość i wspaniałomyślną obecność. Wszystkie cywilizacje istniejące we wszechświecie i będące na wyższym od waszego poziomie rozwoju osiągnęły zrozumienie i tak wysoki poziom ewolucji, ponieważ były w stanie dostosować się i uznać reguły gry. Jednak wy, ze swoimi buntowniczymi postawami, stworzyliście prawdziwe piekło w waszym życiu. Dlatego jeszcze raz powiem, tak jak inni mówili to już w przeszłości. O wiele lepiej jest być w harmonii z uniwersalnym przepływem, niż iść pod prąd nurtu, nad którym nie możecie zapanować, ponieważ determinuje to waszą przestrzeń istnienia i proces ewolucji. Jesteśmy w spirali czasu, a nie na jego końcu. Wy, jako ludzkie istoty i mieszkańcy planety Ziemi, musicie stawić czoła licznym wyzwaniom, najpierw na poziomie planetarnym, później międzywymiarowym i galaktycznym. Wszystkie zmiany, które nastąpią, posłużą rozszerzeniu waszej duchowej i uniwersalnej świadomości. Można powiedzieć, że jesteście głównymi bohaterami tego kosmicznego spisku.
rozwijającego się na waszej umęczonej planecie, którą mamy nadzieję zregenerować i zharmonizować w nadchodzących latach. Z naszego punktu widzenia spodziewamy się bardzo pozytywnych efektów, ponieważ wszystkie kryzysy czy burzliwe wydarzenia, które mogą zaistnieć, przyczynią się do zreformowania i transformacji. Jeśli by tak nie było, nasza zdecydowana interwencja nie mogłaby sprawić odnowienia przyczynowej i eterycznej przestrzeni wokół Ziemi. Jej energetyczne wzorce zostały zdeformowane przez toksyczne, fizyczne, emocjonalne i psychologiczne emisje. Oczywiście, przygotowujemy się również na wypadek braku współpracy z waszej strony i społecznej sumienności, aby cel mógł zostać osiągnięty i tak się też stanie. Tak wiele informacji zostało przekazanych wam ze świata duchowego, byście mogli zmienić waszą świadomość i sposób postrzegania rzeczywistości. Jednak tylko nieliczni robią z nich użytek. Istnieją tony informacji na technicznym i praktycznym poziomie przekazane wam przez wyższe sfery, a wy ciągle postępujecie, nie stosując ich w waszym życiu. Nigdy w historii waszej ewolucji nie byliście obdarowani tak różnorodną, obszerną i kształcącą informacją, jak ma to miejsce w tej chwili. Dzieje się tak, ponieważ zbudowaliśmy most światła w waszym kierunku, ale musicie z nami współpracować. Wszystko sprowadza się do jednego pytania. Czy pragniecie być w świetle, czy też wolicie kontynuować bycie w ciemności? Jest to coś, co zależy tylko i wyłącznie od was. I zawsze znajdą się osoby, które w uparty sposób będą trwać przy swojej negatywnej postawie, nie chcąc połączyć się z tym, czym są w istocie. Światłem świateł, które zostało stworzone, aby oświetlać boską ścieżkę miłości w kierunku Boga. Jako wasze pierwotne, twórcze łono sugeruje wam podążanie ścieżką miłości, światła i braterstwa, ponieważ ona doprowadzi was do wewnętrznej przemiany i sprawi, że wasze esencjonalne ja będzie wibrować w szczęściu i radości. Powinniście uwolnić się od tej pełnej przemocy, krnąbrnej i wyzywającej postawy i odczuć subtelność boskiego świata manifestującego się w waszych sercach. Dotknijcie wibracji nieustannego, kosmicznego, ponadczasowego i nieskończonego przepływu. Cały ten obciążający was ładunek, który zgromadziliście życie po życiu, jest bardzo ciężkim osadem. Zaćmił on waszą zdolność doświadczania uroku i boskiej słodyczy ukrytych w każdym przejawie życia. To dlatego mówię, że przyszłość jest w waszych rękach, ponieważ jesteście współtwórcami i możecie tworzyć w komunii i współpracy ze wszechświatem. Jeśli czujecie, że wasze życie nie jest tym, czym chcielibyście, aby było, jedyną rzeczą, jaką musicie zrobić, jest odnalezienie przyczyny błędu i naprawienie go. Oznacza to zaprzestanie myślenia o tym, czym myślicie, że jesteście, i stanie się tym, czym jesteście w istocie, istotami czystego światła, które emanują nigdy niekończącą się wibracją bezwarunkowej miłości, harmonii, zdecydowanej hojności i współczucia. Jesteście aniołami. Nie odnoszę się tu do waszej fizycznej formy, ale do stanu świadomości i istnienia istoty, która doszlifowana w procesie transmutacji
potrafiła zaadoptować wibracyjne wzorce piękna, hojności, współczucia, miłosierdzia, posłuszeństwa, lojalności i bezwarunkowej miłości. Jesteście światłem Boga Ojca, przejawiającego się przez Jego boskie promienie, emanujące tylko słodyczą, radością, harmonią i absolutnym zrozumieniem, bez żadnych oznak ego. Jeśli boskie istoty są tam, gdzie są, to znaczy, że nie osiągnęły swojego statusu na skutek manipulacji lub popełniania błędów. Przybyliście tu, ponieważ wiedzieliście, w jaki sposób wypełnić proces, uaktywnić określone funkcje i zintegrować je. Teraz wkładacie zbyt dużo wysiłku w trywialne rzeczy, całkowicie nieistotne w egzystencjalnej ciągłości wszechświata. Jeszcze nie jesteście zdolni do przekazywania swojej energii we właściwym kierunku, na przykład odkrycia waszego boskiego statusu. Zaznaliście tak wiele goryczy i cierpienia, przeszliście tak wiele prób z powodu tak nic nieznaczących rzeczy jak moc, chwała, pieniądze, sukces i uciechy zmysłowe, które nie mają nic wspólnego z waszą prawdziwą rzeczywistością i niszczą was tak jak rak. Wszystko, co robicie w tym momencie i co uznajecie za najważniejsze z waszej perspektywy postrzegania i zrozumienia, robiliście wiele, wiele tysięcy razy w swoich innych życiach. Jednakże nie wydajecie się usatysfakcjonowani w przeżuwaniu tego, co już dawno zostało przeżute. Z tego powodu świetliste lub boskie istoty żałują was wszystkich. Nie jesteście w stanie ujrzeć prawdziwej rzeczywistości, która jest o wiele bardziej wzniosła, ekspansywna i pełniejsza radości. Nadchodzące dekady przyniosą wielkie zmiany, które całkowicie zmodyfikują geofizyczny i geomagnetyczny porządek waszej planety. Celem mojego przesłania jest przygotowanie was do tych zmian. W waszym procesie ewolucji, jako rasy ludzkiej na planecie Ziemi, zaistniało wiele kulminacyjnych momentów. Teraz znajdujecie się w jednym z takich wirów wibracyjnej transformacji, który da wam impuls do bardzo szybkiego wejścia w nowy wymiar. Ci, którzy nie akceptują nowych zmian, doświadczą tego, co zostało nazwane wstecznym kosmicznym działaniem, to znaczy bardzo szybko stracą swoje ciała. To dlatego dajemy wam środki wibracyjno-energetycznej aktywacji, abyście w harmonijny sposób mogli dostosować się do coraz intensywniejszego promieniowania kosmicznego. Najważniejsza rzecz, jaką powinniście teraz mocno wziąć pod uwagę, to wasz stopień otwarcia się na nowe. Mogę was zapewnić, nowe działa zawsze lepiej i jest bardziej efektywne niż stare, tak jak każdy nowy produkt, który kupujecie. Nowa duchowa technologia będzie stopniowo wprowadzana i pozwoli wam otworzyć się na inne obszary twórczych, komunikacyjnych i naukowych możliwości, bardziej harmonijnych, korzystniejszych i niosących wiele przyjemności. Istnieje inny sposób życia, pełniejszy godności, piękniejszy, bardziej satysfakcjonujący niż ten, w jaki teraz żyjecie. Niektórzy z was zaczynają to już dostrzegać i dążą do tego. Nowa, społeczna i ziemska struktura będzie bardzo odmienna od obecnej, tak jak obecna jest odmienna od tej sprzed 200 lat. Nie odbiegajcie zbyt daleko w przeszłość.
wzorce organizowania struktur opartych na wspólnocie będą dominującymi czynnikami, mającymi wpływ na wszystkie obszary kultury i edukacji istot ludzkich. Wspólnoty będą skupiały się na osobistym rozwoju każdego z członków i na rozwijaniu boskich i duchowych wartości, które zdobią, oświecają i oczyszczają indywidualne ego. Będą one przejawieniem i uaktywnieniem boskiej obecności, działającej poprzez niższe ciała, które zostaną oczyszczone, a ich wibracja ulegnie zmianie. Niektórzy z Was będą pionierami i żyjącymi świadkami nowej fazy ewolucji, w kierunku której zmierzacie. Mogę Wam zagwarantować, że nigdy nie będziecie żałować, że znaleźliście się w takim punkcie ewolucji i okażecie całą swoją wdzięczność, szacunek i podziw dla tego, co nastąpi. Wasz rodowód jest wspaniały, ale z powodu chęci eksperymentowania w ewolucji zapomnieliście o nim. Musicie sobie przypomnieć i przywrócić boskie kody, które fizycznie i duchowo utrzymują waszą egzystencjalną rzeczywistość. W momencie, kiedy wasza planeta przechodzi kosmiczną i duchową inicjację, powinniście pozostać całkowicie zjednoczeni z tym procesem. Wymaga on współpracy z waszej strony, ponieważ jesteście od siebie nawzajem zależni. Aby być zdolnym do wejścia w kolejne przestrzenie rzeczywistości, najpierw musicie odkryć i zintegrować te gęstsze. Częstotliwość wibracyjna Ziemi staje się coraz bardziej subtelna i to wywołuje wielkie zmiany, nie tylko w waszym zachowaniu, ale także w waszych niższych ciałach. Przyszedł czas, abyście pokazali swoją solidarność, ducha braterstwa, uczuciowość i miłość dla wielkiej, generującej i utrzymującej was komórki życia. Ona, Ziemia, dała wam odpowiednie miejsce do rozwoju i życia w wielkiej obfitości. Chociaż może wam się wydawać, że słyszeliście to już wiele razy, powtórzę raz jeszcze, aby głęboko zapadło w wasze umysły i aby zmusiło do działania. Prawda jest taka, umiłowani synowie i córki. Ziemia dała wam wszystko, w zamian otrzymując niewdzięczność, nieczułość, egoizm, eksploatację, zniszczenie i przemoc. Musicie uświadomić sobie znaczenie Ziemi w waszym procesie ewolucji, a także jej znaczenie dla rozwoju całego waszego systemu słonecznego. Ona ma tylko miłość i bezwarunkowe uczucia dla swoich synów i córek, ludzkich istot. Ponieważ jest waszą prawdziwą matką, ojcem, generującą i utrzymującą życie, zasługuje na wasz szacunek, miłość, cześć i zrozumienie. Musicie powrócić do czasów, kiedy wibrowaliście w zgodzie z nią i z siłami natury. W czasy ziemskiego raju, którym Ziemia była na początku. Jest to zapisane w waszej duchowej genetyce, ale przeżyte doświadczenia utwardziły waszą wrażliwość i zrozumienie, aż do poniżającego i opłakanego stanu, w którym się teraz znajdujecie. Niech moje słowa sprawią, że staniecie się bardziej wrażliwi. Zastanowicie się nad tym i odrzucicie wasze materialistyczne podejście przepełnione nieczułością i chęcią zniszczenia. Musicie powrócić
do swojego boskiego i pierwotnego źródła pochodzenia, z którego przybyliście. Uczyńcie swoje ziemskie życie sposobnością duchowej aktywacji, która umożliwi wam wasze ponowne wzniesienie się do miejsca przeznaczonego dla umiłowanych i świetlistych synów i córek Boga. To jest do bycia tym, czym w istocie i naprawdę jesteście. Ważne jest, abyście uczyli się kroczyć swoją ścieżką powrotu w ewolucji z wdzięcznością i nieustającym podziwem dla tego, jak manifestuje się to w waszym życiu. Nauka ta oznacza bycie świetlistym i uległym instrumentem Boga. Poprzez swoją kosmiczną maszynę odsłania on swoim dzieciom sekrety, wielkość, bogactwo i wspaniałość, zachęcając je do uczestnictwa we wszystkim, co dla nich przeznaczył. Wielcy mistrzowie, którzy chodzili po powierzchni waszej planety, byli przejrzyści, ulegli i hojni. Byli zwierciadłami Boga, boskiej mocy, łaski, wielkości, która transformuje, potęguje i przejawia wszystko, co zostało przejawione. Wszyscy oni przybyli, aby mówić o jedynej wielowymiarowej rzeczywistości, wibrującej i generującej wielki egzystencjalny kosmiczny przepływ, odbijający się we wszystkim, utrzymujący i przenikający wszystko. Cokolwiek się wydarza, przejawia i wyraża w uniwersalnym porządku i waszej przestrzeni istnienia, ma ten sam cel, a jest nim wezwanie waszych matryc światła, przywołanie waszej uwagi i wywołanie słodkiego zapachu miłości, którą kosmiczny ojciec-matka zdeponował w swoich dzieciach dla ich nieskończonej i wiecznej chwały. Znaleźliście się w wielkim kosmicznym momencie, w którym jesteście wzywani przez system słoneczny i hierarchię waszej galaktyki do wejścia w nowy wymiar istnienia. O wiele wyższy, bardziej zadowalający i poza wszystkim znacznie bardziej pasjonujący. Wielka uniwersalna hierarchia pokłada nadzieję w wielu narzędziach, które mają ustanowić czasy uniwersalnego wzniesienia. Będą one stosowane, nadzorowane i aktywowane przez bardzo złożoną i różnorodną organizację istot. Istoty te czują się waszymi dłużnikami, dlatego uczestniczą w kwantowym i wibracyjnym skoku, mającym dokonać się na waszej planecie. Odgrywacie niezmiernie ważną rolę w przebiegu toczącej się gry. Pragniemy, aby to uczucie i wibracja przepełniły wasze serca i wprawiły w zakłopotanie racjonalny intelekt. Tak jak mówiono wam już wiele razy, jesteście głównymi aktorami na scenie i bez was sztuka nie może się odbyć, ponieważ Ziemia i scenariusz was potrzebują. Wasz czas powrotu i eksperymentowania zakończył się. Teraz parametry ulegną zmianie, ponieważ jako dorośli możecie stać się częścią wielkiej konfederacji światów w stanie harmonii i braterskiej ekspansji. Ale aby rzeczywiście tak się stało, musicie uwolnić się od starych koncepcji i dotychczasowych sposobów postrzegania rzeczywistości, w której jesteście zanurzeni. Jest to wymóg stawiany przez duchową hierarchię, używany jako mechanizm ochrony życia i rytmu ewolucji na waszej planecie. Musicie być zdolni wziąć na siebie odpowiedzialność i zrozumieć, że jedność i miłość są wielkimi wyznacznikami, umożliwiającymi wam wejście w niezbędne dla was obszary wiedzy,
mądrości i rozwoju naukowego. Wszystkie wielkie cywilizacje, będące na wyższym poziomie ewolucji, były zdolne do harmonijnego i pokojowego połączenia tych dwóch współrzędnych i ich praktycznego zastosowania w życiu. Uznały również duchowy aspekt jako podstawę ich życia i procesu wzrastania. Jak myślicie, dlaczego tak wiele przeróżnych wiadomości, metafor, historii, wskazówek, reguł i symboli zostało przekazanych ludzkim istotom na tej planecie? Odpowiedź jest oczywista. Żeby przywrócić, dostosować i dać impuls programowi ewolucyjnej aktywacji, który z różnych powodów został w pewnym momencie planetarnego kursu zablokowany. Jak widzicie, ta planeta nigdy nie była pozostawiona sama sobie, aby mogła ulec zniszczeniu. Zawsze stanowiła wielkie centrum eksperymentalnego powracania i badań. Dlaczego? Ponieważ można tu odnaleźć wszystkie kwantowe i kosmiczne wzory, wibracje i energetyczne wzorce ewolucji. Teraz czasy zmieniają się bardzo szybko. Na planetę oddziałuje silne promieniowanie kosmiczne, jakie nie oddziaływało na nią nigdy wcześniej. Cykle ewolucji muszą zostać wypełnione i przyszedł czas, aby to nastąpiło. Wznosząca spirala, którą przedstawiały przeszłe cywilizacje, by wskazać cykliczność ewolucji wszechświata, jest wirem kosmicznego promieniowania, w którym jesteście zanurzeni. Gdy zbliżacie się do centrum tego wiru, doświadczacie jego oddziaływania o wiele intensywniej. Dwoista i trójwymiarowa rzeczywistość, w której żyliście do tej pory, ulega rozrzedzeniu. Ulegnie mutacji i otworzy się przejście dla nowej, pełnej dostatku i harmonii wizji. Wszystkie socjalne, ekonomiczne, polityczne, naukowe, kulturalne i militarne struktury połączą się w jeden prąd społecznej ekspresji, która wyłoni się jako uczucie i zrozumienie na planetarną i kosmiczną skalę. Będzie funkcjonować jako kolektywne narzędzie lub centralny planetarny sensor harmonii i aktywacji ewolucji. Socjalne, rasowe, ekonomiczne, kulturalne, naukowe, militarne i religijne granice zanikną, a wyłoni się nowy prąd zjednoczonej myśli opartej na zasadach wspólnoty. Stopniowo ta nowa galaktyczno-planetarna i wielowymiarowa świadomość zastąpi dotychczasowe wzorce oddzielenia, rabunku i egoistycznego, separatystycznego, brutalnego przeżycia. Oto nadszedł czas zapowiadany i ogłaszany przez wielkich mistrzów. Teraz, umiłowani synowie i córki wszechświata, nadszedł czas, aby wszystkie wiadomości, reguły, klucze i symbole, które otrzymywaliście od dawna, ustanowiły wypełnienie i celebrację wielkiego wydarzenia. Proces jest nieodwracalny, nieunikniony, bliski i przemawiam do was w ten sposób, byście zaczęli się przygotowywać i byli świadomi tego, co ma nastąpić. Z uczciwością, zaufaniem i siłą wielcy regenci wszechświata całkowicie zaangażowali się w projekt planetarnej ewolucji i kwantowego skoku świadomości ludzkości. To wielkie, braterskie i solidarne zaproszenie, które Wszechświat i jego hierarchia ofiarowuje wam w geście miłości, harmonii i kosmicznej komunii. Okres ewolucyjnych ograniczeń zakończył się. Teraz wrota kosmicznej komunikacji i współpracy będą stopniowo otwierane dla wszystkich tych, którzy tego pragną i rozumieją, że to, co robimy, wypływa z naszej życzliwości i ducha hojnej i bezwarunkowej współpracy.
Oczywiście, wszystko przejawi się, jeśli Ziemia przyłączy nowe wibracyjne i energetyczne wzorce, ustanawiając nową infrastrukturę, pozwalającą wzniesionym nad ludzkim istotom zamieszkać ją. Wymaga to z Waszej strony poświęcenia czasu. Jednak z uniwersalnej perspektywy wszystko się już dokonało i wszyscy wibrujecie w ewolucyjnych wzorcach, które zdecydowaliście się uaktywnić, ponieważ ja, Krom, przybyłem z centralnego Słońca Wszechświata, aby zabrać was do domu, źródła pierwotnego i twórczego światła boskiego życia, manifestującego się w światach wznoszącej ewolucji. Ja, jako wasze pierwotne łono, dam wam kod uaktywnienia esencjonalnego ja, pozwalający wam, jeśli to wybierzecie, na połączenie z pierwotnym źródłem światła, ze mną. Przypominam, że wszystko, co wam dajemy, przeznaczone jest do zastosowania w praktyce i że wewnętrzne przekonanie, rzetelność, cierpliwość, entuzjazm i determinacja są podstawowymi czynnikami niezbędnymi dla przejawienia się waszej prawdziwej natury. Teraz przejdziemy do praktyki w uniwersalnej, międzywymiarowej i boskiej komunikacji z waszym esencjonalnym ja, czyli świetlistym i boskim łonem. Usiądźcie w wygodnej pozycji i pozostańcie w ciszy. Oddychajcie długo i głęboko. W tym czasie zwizualizujcie spiralę srebrno-białego światła, która unosi się nad waszym wirem mózgowym lub inaczej siódmą czakrą. Utrzymajcie wizualizację przez kilka minut. Poczujcie tę energię i pozwólcie jej całkowicie na was oddziaływać. Poczujcie, jak wypełnia całe ciało. Następnie stanowczo, ale z respektem i głębokim szacunkiem, przywołajcie esencjonalne ja lub inaczej boskie łono, by otoczyło was swoją świetlistą energią. Pozwólcie, aby kolor, który ujrzycie, stał się manifestacją połączenia z esencjonalnym ja. Po kilku minutach, w ciszy oczekiwania, wdzięczności i nieskończonego podziwu, poproście, aby esencjonalne ja w odpowiedni dla was sposób pokazało wam, że wasze wzniesienie następuje. Odpowiedź otrzymacie w postaci symbolu, koloru, obrazu lub myśli. Każdy otrzyma ją w inny sposób. Pozostańcie w ciszy i pozwólcie wielkiemu, kosmicznemu, chrystusowemu ja otoczyć was swoją energią miłości, pogody ducha, harmonii, ciszy i wewnętrznego spokoju. Pozwólcie waszym uczuciom popłynąć bez oporu, ponieważ będzie to znakiem potwierdzenia, że proces następuje. Następnie poproście wasze boskie ja o wyświetlenie się ze świetlistą i energetyczną intensywnością w was i połączenie z waszym polem energetyczno-wibracyjnym. Pozwólcie czasowi i przestrzeni, aby się to mogło wydarzyć. Zakończcie wypowiedzeniem oświadczenia. Z mocą, którą obdarzyło mnie moje esencjonalne ja, deklaruję wolę przejawienia się siły, łaski, przewodnictwa i mądrości w każdym moim działaniu. Umiłowana esencjo światła, proszę, abyś od teraz była obecna w moim życiu, kierując wszystkimi moimi działaniami i tworząc światło i zrozumienie we mnie,
tak, abym mógł ujrzeć moją nieskończoną i wieczną rzeczywistość. Od teraz ty i ja jesteśmy jednym. Wybieram to i deklaruję wolę, aby tak się stało. Dziękuję za moc uaktywnienia i połączenia, która pozwoli mi pobierać i przesyłać światło uniwersalnej miłości każdemu i do każdego miejsca. Niech tak się stanie. Jeśli nie będziecie wykonywać tego codziennie, róbcie to przynajmniej 2 razy w tygodniu. Oczywiście im więcej będziecie praktykować, tym szybciej pojawią się rezultaty. Celem ćwiczeń jest osobiste zaangażowanie się w proces. Robiąc to, generujecie i uaktywniacie indywidualną i zbiorową energię ewolucji. Jest to również dla Was sposób zainwestowania części swojego drogocennego czasu w połączenie z Waszą boską istotą i z Bogiem. Z czasem stanie się to ważną częścią Waszego życia. Ostatecznie jedyną rzeczą, jakiej potrzebujecie, jest bycie i działanie jak istota światła, której centralnym i stałym celem jest komunia z boskością i wszechświatem. Najbardziej rozwinięte istoty wszechświata nie ustalają różnic. Kiedy przychodzi czas, aby użyły swojej energii, ich cel jest zjednoczony, jest jednym. Jest to wibrowanie w częstotliwości uniwersalnej miłości i rozwijanie ich świetlistego potencjału poprzez rozprowadzanie go w obszarach i istotach, które tego potrzebują. Są one bogami w działaniu lub kosmiczną świadomością manifestującą się w nieustannej akcji ponownego stwarzania i uniwersalnej ekspansji. Większość z Was jest zbyt zajęta przeżyciem i to oddzieliło Was od boskiej rzeczywistości, czy inaczej ziemskiego raju, którego członkami kiedyś byliście. Codziennie robicie zbyt wiele rzeczy w Waszym życiu. Nie jest ważne, aby przeżyć jak najbardziej godnie kosztem innych lub ich cierpienia. Ważne jest, aby przejawić się jako boska istota, która potrzebuje i używa tylko łaski Boga jako jedynego celu swojego życia. Wszystkie problemy zostaną rozwiązane, jeśli ten uniwersalny aksjomat zostanie przez Was zrozumiany i wprowadzony w życie. Wszystkie kary i egzystencjalne niepokoje, którym musicie stawić czoła, są lustrzanym odbiciem Waszego zapomnienia boskiej i nieśmiertelnej natury. Czy to oznacza, że nie potrzebujecie pracować, aby żyć? Nie! Oznacza to, że musicie zaadoptować inne wartości i pracować duchowo tak, aby energia kosmicznego światła mogła znów Was karmić i dawać Wam, czego potrzebujecie. Abyście nie musieli zdobywać wszystkiego w tak prymitywny i skomplikowany sposób. Jeśli uszlachetnicie wasze życie, integrując boskie wartości, spostrzeżecie, że nie potrzebujecie tak wielu rzeczy, aby przeżyć na fizycznym planie i że waszym celem nie jest przeżycie, ale bycie. Gdy oczyszczacie się, wasza molekularna i atomowa struktura zaczyna się zmieniać w kierunku odżywiania energetycznego. Wasze fizyczne ciała nie zostały przeznaczone do odżywiania się gęstymi wibracjami z innych królestw, na przykład zwierzęcego. Zostały uczynione, by pobierać świetlistą świadomość wyższych światów, uaktywniać ją i czynić bardziej subtelną. Na początku, kiedy ludzkie istoty żyły w zgodzie z prawem i nie były poddane okolicznościom zmieniającym ich proces ewolucji,
żyły bez konieczności pracowania, ponieważ ich ciała wibrowały w świetle. Innymi słowy, esencjonalne ja unosiło się w kosmicznym polu elektromagnetycznym. To były czasy ziemskiego raju, kiedy wibrowaliście tak jak światło, którym zawsze byliście, w harmonii i zgodności z innymi kosmicznymi siłami i istotami wszechświata. Wchodzimy w czasy otwierania i poszerzania świadomości, w czasy znoszenia wszelkich ograniczeń, którym byliście poddani do tej pory. To była długa i godna politowania podróż. Stało się tak, ponieważ było zgodne z wymaganiami, które wy ustanowiliście, ograniczając samych siebie. To, co wydarzyło się w przeszłości, nie jest ważne, chyba że bardzo chcecie to wiedzieć. Teraz ważną rzeczą jest bycie świadomym krytycznego i niezwykle istotnego momentu, w którym się znajdujecie i który określi historię waszej planety, rasy i procesu ewolucji. Patrzenie w przeszłość powinno być użyte jako strategia, ale nie stanowi drogi do uczynienia wielkiego skoku w przyszłość. Ten skok w kierunku nowych czasów możecie zrobić z pewnością siebie i w poczuciu większego bezpieczeństwa. Jeśli pewne wspomnienia przeszłości ciągle was dręczą, to najlepszą rzeczą, jaką możecie zrobić, jest poproszenie esencjonalnego ja o ich transmutację, abyście nie musieli ich już doświadczać i powodować wstrzymywania waszego procesu. To nie jest moment na marnowanie czasu, ale na przyspieszenie procesu i zrobienie użytku ze specjalnej łaski płynącej dla wszystkich na Ziemi z wyższych światów. W rzeczywistości wszyscy doświadczają teraz nowej wibracji i zmiany częstotliwości energii, tylko że jedni są tego bardziej świadomi, a inni mniej. Ci, którzy są świadomi, szybko dostępują wielkich dobrodziejstw procesu, ponieważ uaktywniają te aspekty ewolucji, które ciągle nie są zharmonizowane i pozostają w zastoju. Ci, którzy nie są świadomi, przechodzą przez kryzys mniejszego lub większego stopnia, który jest gwałtowny lub przewlekły i przemienia ich fizyczne, emocjonalne, psychiczne i eteryczne poziomy, generując łańcuch reakcji zmian i braku równowagi. Jeśli te osoby poprzez ciężki i głęboki egzystencjalny kryzys, który przejawi się jako dysonans i patologia wytworzona w ich niższych ciałach, nie będą zdolne do poprawy siebie i będą stawiać opór, ich stan nierównowagi będzie się nieodwołalnie powiększał. W konsekwencji ich molekularna, atomowa i elektromagnetyczna struktura nie będzie zdolna do stawienia oporu nieharmonijnemu oddziaływaniu i zginą, lub inaczej mówiąc, opuszczą swoje ciała. Ci, którzy świadomie dostosują się do nowych wibracyjnych parametrów, spostrzegą wielką wewnętrzną przemianę, która całkowicie odmieni ich ewolucyjną podróż we wszystkich jej aspektach. Będą zdolni cieszyć się nowym wibracyjnym statusem wymiaru, w który wejdzie Ziemia. Oznacza to przebudzenie oraz rozwinięcie pozazmysłowych możliwości, umożliwiających dostęp do intuicyjnego poznania i boskiej wiedzy kosmosu, tak jak u w niebo wstąpionych mistrzów, a także dostęp do nowej kosmicznej biblioteki, którą Ziemia przyłączy, jak tylko zakotwiczy nowe wymiarowe struktury.
Oznacza to również, że nastąpi rozwój naukowy i zostaną odkryte nowe technologie, bardziej optymalne dla wspomagania harmonijnego życia w braterskiej kosmicznej komunikacji z sąsiadami ze wszechświata. Mówimy o synergii, harmonii ze wszystkimi królestwami i ekosystemami, o relacji pozwalającej dostrzec świetlistą i świętą rzeczywistość w nich istniejącą. Od tego momentu, używając naturalnej energii i odnawialnych biologicznych naukowych narzędzi, rozwiniecie bardziej transcendentalną wizję ostatecznej rzeczywistości, która dominuje. Wasze wysiłki będą zmierzać w tym kierunku. Przestanie istnieć socjalna, kulturalna, ekonomiczna czy polityczna separacja, ponieważ ludzkość jako całość przebudzi się do solidarnej, kosmicznej świadomości zbiorowej, braterskiej współpracy jako nowego, prawnego i życiowego systemu. Najważniejsze w tym momencie dla Was jest bycie świadomym zachodzących przemian i podjęcie stosownych kroków w celu integracji, regeneracji i odnowienia systemów myślenia, odczuwania i działania, stanowiących ludzki biohologram. Może wydawać się to nieco utopijne i niemal baśniowe, ale zapewniam Was kategorycznie, że jest to przyszłość, do której Ziemia zmierza razem ze swoimi mieszkańcami, którzy zdecydowali o współpracy i przyłączeniu nowych wartości ewolucji. Wszystko to, co się stanie w Waszym ciągłym teraz, nie jest przypadkiem. Jest pod całkowitą kontrolą i wszechświat, który reprezentuję, uaktywnia sekwencje ewolucji zaprogramowane wcześniej. Jest tylko jedna uzasadniona, uniwersalna odpowiedź dla wszystkich czasów i wszystkich istot zanurzonych w programie ewolucji. Przejawić światło, którym jesteście, twórczą moc Boga oraz nieskończoność w całkowitym, uniwersalnym porządku. I pamiętać, że jesteście z Nim jednością w wieczności. Od niepamiętnych czasów wszyscy doświadczyliście planów istnienia, wiedzy, eksperymentowania w ich najróżniejszych manifestacjach i poziomach ewolucji. Nadszedł czas, aby czuć, myśleć i działać jak istoty boskiej doskonałości, którymi jesteście. Przejdziecie przez ostatnią fazę kosmicznego promieniowania, które płynie z plazmowego centrum Waszej galaktyki, przyspieszając i wzmacniając proces ewolucji we wszystkich miejscach planety, kosmosu i w istotach ludzkich. Wszystko służy temu samemu celowi, daniu impulsu programowi wzniesienia i zakończenia nauki planety Ziemi i jej mieszkańców. Każdy teraz będzie mógł wybrać dla siebie to, co odpowiada mu najbardziej. Dlaczego istnieje taka lawina informacji i programów uaktywniania w ewolucji? Ma zapewnić tym wszystkim, którzy pragną osiągnąć nowy wibracyjny poziom, wszystko, co pozwoli im uzyskać dostęp do nowej, wielowymiarowej i kosmicznej rzeczywistości. Jak widzicie, Wszechświat, czyli boskość, pragnie, byście wszyscy stali się częścią programu wzniesienia. Reforma zostanie dokonana. Nawet jeśli ludzkie ego ciągle myśli, że jest ważne i niezbędne w tym wielowymiarowym projekcie. Każdy bez wyjątku i jakiegokolwiek rozróżniania jest zaproszony. Teraz tylko od Was zależy, czy zapragniecie pójść w kierunku bardziej harmonijnego poziomu, czy będziecie chcieli kontynuować eksperymentowanie w procesie powracania w ewolucji w światach pozostających w zgodności z Waszymi potrzebami. Prawa ewolucji
zostały zastosowane. Wszechświat odpowiada harmonijnie. Mieszkańcy kosmosu, boskie komórki, uaktywniły się. Działają zgodnie z ich priorytetami, potrzebami i pragnieniem przejawienia boskiej perfekcji. Do obecnego momentu wasi naukowcy odkryli jedynie mało znaczący aspekt uniwersalnego mechanizmu. Prawdziwą nauką jest przebudzenie w istocie jej boskich możliwości, a nie tylko studiowanie i powodowanie efektów na molekularnych, atomowych i elektromagnetycznych poziomach zjednoczonych uniwersalnych pól. Jeśli czasami pewne istoty używają naukowej terminologii, to po to, aby zaspokoić racjonalne potrzeby umysłów osób, które mogłyby zdyskwalifikować dane informacje jako sentymentalne, dogmatyczne czy religijne. Na najwyższym poziomie przejawienia boskiego potencjału duszy wibruje ona tylko w czystym i krystalicznym świetle uniwersalnej boskiej miłości. Wszystkie inne, fizyczne, chemiczne i energetyczne struktury są różnymi stanami zagęszczenia najwyższego światła Boga. Wszystko, co tu opisuję, było doskonale znane przeszłym cywilizacjom, w których wszyscy byliście obecni. Ale tylko elita zdolna była odszyfrować i zastosować tę wiedzę w procesie wzniesienia. Nie myślcie, że wasz rozwój naukowy i technologiczny jest najwspanialszy w historii ludzkości. Atlanci i Lemurianie, żeby wymienić tylko najbardziej reprezentatywnych, posiadali urządzenia technologiczne znacznie bardziej wyszukane niż wasze. Jednakże brak harmonii i równowagi pomiędzy nauką i duchowością spowodował ich zagładę. Nie chcemy, by historia się powtórzyła. Jesteśmy tutaj, aktywnie zaangażowani w pobudzanie was i dawanie wam impulsu. Nie tylko indywidualnie, ale i zbiorowo, żeby wasza planeta mogła zająć swoje miejsce i osiągnąć wibracyjną i magnetyczną zgodność z systemem słonecznym i waszą galaktyką. Przypominam wam, że nie jesteście jedynymi, którzy zostaną objęci programem ewolucji wprowadzanym na Ziemi. Wymiary równoległe i inne światy w obrębie waszego systemu słonecznego i galaktyki również pozostają pod jego wpływem. Jest to coś w rodzaju wielkiego energetycznego impulsu oddziałującego na kwadrant waszej galaktyki, w celu dokonania ponownego uporządkowania w całym galaktycznym otoczeniu. Mutacja jakiejkolwiek części wszechświata powoduje synergiczny efekt w strefach diametralnie różnych, zgodnie z prawami zgodności, wibracji i rytmu. Mając to na uwadze, możemy powiedzieć, że w obszarze całkowicie różnym od waszego nastąpiła mutacja, i podróżując przez czasoprzestrzeń, zwiększając stopniowo swoją intensywność, przybyła do was. Jak widzicie, wszystko we wszechświecie jest ze sobą połączone i wzajemnie na siebie oddziałuje, ponieważ jest oparte i posłuszne archetypowi, z którego wszystko pochodzi. Archetypowi jedności i uzupełniania się różnorodnej całości w harmonijnej mnogości boskości. W nadchodzących czasach istotne dla was będzie poznanie trzech podstawowych narzędzi powodujących materializację, czyli przejawienie sekwencji ewolucji lub okoliczności, których pragniecie doświadczyć. Są to wizualizacja, intencja i dynamizacja. Ten proces twórczości w ewolucji będzie główną zasadą życia i pozwoli wam być świadomymi i świetlistymi architektami waszej przestrzeni istnienia. W waszym procesie przyłączacie nowe systemy wzmacniania świadomości. Już czas,
abyście przestali być tak nieugięci, racjonalni i umysłowo zamknięci. Teraz powinniście otworzyć się na fascynujące, innowacyjne i bardzo satysfakcjonujące nowe rzeczywistości, abyście mogli jak najszybciej przyłączyć to, co płynie do Was, a czego potrzebujecie w Waszej podróży do wzniesienia i nieskończonej doskonałości. Nie są to czasy na kontynuowanie zastoju i starych, reakcyjnych postaw, pełnych strachu przed nowym i przed zmianą. Nie jest to również czas na akceptację konserwatywnych dogmatów, uzasadniających strach i egoistycznego, manipulującego ducha. Wchodzimy w nowy obszar istnienia, który całkowicie odmieni ewolucyjną podróż ludzkich istot i planety Ziemi. Dziękuję wydawnictwu Indigo Book za wspaniałe, poszerzające świadomość książki, wydane z ogromną odwagą, śmiałością i przekonaniem, że warto nieść światło.